Pani radny Karol Szczepaniak w tej swojej krótkiej wypowiedzi na początku sesji, której chciałem uzasadnić, dlaczego być przeciwko wprowadzeniu tego punktu pod dzisiejsze obrady, bardzo wyraźnie powiedziałem, że szkoda, że pan człowiek na stanowiskach w wielu firmach jakby nie zrozumiał. Czy zna pan sytuacje, w których za złotówkę, albo nawet nie za złotówkę, powiat przekazuje drogi, swój majątek przekazuje gminie miejskiej Głogów? Słyszał pan o takich sytuacjach? Weszło CBA? Majątek szpital przekazał. Czy przekazał majątek, który przynosi zysk? Przynosi przychód jakiś powiatowi? Nie. Czy majątek w postaci spółki przynosi powiatowi przychód? Też nie. I tamten majątek, na przykład Aleja Wolności, którą powiat chce przekazać. Można, tak? Tutaj nie widzicie problemu. Za darowiznę. Prosto. My mówimy symboliczna złotówka, żeby nie określać konkretnych procedur, bo no nie my od tego jesteśmy. Jeżeli to jest niemożliwe, to proszę nam pokazać, na podstawie czego jest niemożliwe, a wtedy podyskutujemy. Taki zarzut, że to jest niemożliwe, padł na pierwszym spotkaniu zespołu negocjacyjnego miasta. Ze strony zarządu powiatu padły zarzuty, że to jest niemożliwe, prawnie niemożliwe. No być może, ale to proszę nam pokazać dlaczego. Dlaczego można przekazać drogę drugiej jednostce samorządu, a udziału w spółce już nie. Dlaczego gmina miejska mogła przekazać działkę w formie darowizny majątek gminy dla powiatu podbudowę, to jakie warunki podbudowę domu? Szczytny cel i bardzo dobrze domu dziecka, a w tym przypadku to jest absolutnie niemożliwe. CBA od razu wejdzie. Szanowni. Jeżeli to jest niemożliwe, to proszę nam powiedzieć, pokazać, dlaczego jest niemożliwe. Dlaczego ta przysłowiowa złotówka, i to oczywiście po tym zostało pokazane tak, to mówiłem na początku sesji. Źle to zostało odebrane. Nie chcę obarczać mnie. Ale sprowadzenie naszej sytuacji do tego, chcą szpital za złotówkę i nic więcej. A należało w drugim oddechu powiedzieć, ale 12 milionów zapisanych w budżecie, bo one w projekcie budżetu, przepraszam. W tej umowie darowizny czy za złotówkę strona przejmująca udział gwarantuje przekazanie, podniesienie kapitału w takiej czy innej formie, nie ma znaczenia, przekazanie, podniesienie kapitału szpitala o 12 milionów, tyle, ile w projekcie budżetu jest zapisane. Dokładnie o tą kwotę. To w mediach gdzieś umknęło. I zostaliśmy oskarżeni, że za złotówkę chcą przejąć szpital. Taka wartość. Dlatego teraz mówimy ok. Żeby było jasne, 18 milionów. Tyle, ile szpital został, za ile szpital został zaoferowany w gminie miejskiej Głogów. Forma, można znaleźć formę. Ale uważam, są organy wykonawcze. I niech powiedzą, że nie potrafią znaleźć formy takiej, żeby to 18 milionów nie trafiło do powiatu. Bo mam nadzieję, że powiat nie chce na tym zarobić. Tylko chcę, tak jak w tej umowie, z środkami pozyskanymi wesprzeć szpital, przekazać je do szpitala. I tutaj też jest możliwe znalezienie wyjścia. Jeżeli pan prezydent nie będzie potrafił, jeżeli zarząd nie będzie potrafił, no to my się w tym zaangażujemy, ale raczej nie my od tego jesteśmy. Jeżeli to jest niemożliwe, to proszę nam powiedzieć dlaczego. To nie jest te 18 milionów, to jest tylko 6 dodatkowych. Bo w budżecie 12, w projekcie budżetu cały czas, przepraszam, na rok 2017 jest już 12 milionów, 17 i 18. No
to jest na 17, czy tam 7 i 18, 4. Te pieniądze są wpisane. I gwarantuje Pan, że znalezienie w budżecie gminy miejskiej Głogów 6 milionów, nie wiem, w tym roku, w 17, w 18, może w 19, to naprawdę jest kwestia do tego, żeby usiąść i poważnie rozmawiać. Nie rozwalić budżetu Głogowa i przekonany jestem, że przy dobrej woli da się to znaleźć. Mówiła, dwa samorządy zagwarantują. Jak powiat? Jakie finanse gwarantuje powiat? Takie, które od gminy dostaną. Powiat mówi, podniesiemy kapitał o tam 7 milionów. No tak, te 7, które dostał od gminy miejskiej Głogów. O te. Podniesie własnych środków. Nie ma w tych dokumentach, które dostajemy, w protokole z negocjacji, w ofercie, nie ma, że powiat zaangażuje jakieś swoje środki. Różne propozycje, bo przynajmniej teoretycznie jesteśmy istotami myślącymi i nie od razu wpada się na rozwiązania najlepsze. Oczywiście, ja też żałuję, że na sesji tej, na której, o której rozmawialiśmy tutaj w listopadzie, gdzie te 40% było, że no, nie wpadłem wtedy na to. Nie wypracowaliśmy takiej propozycji, ale mieliśmy, przypominam, jeden dzień pomiędzy złożonym nam projektem uchwały a podejmowaniem decyzji. Dyskusja trwała. Ta jedna złotówka, teraz jest inna, bo szukamy, myślimy, jak to przedstawić, bo cel jest tylko jeden. Przekażmy ten szpital gminie, która jest finansowo wydolna. To gmina może, powiat nie. I to widzimy przez lata. I jest w tej chwili rzeczywiście taka szansa. I czy my to proponujemy, czy my tu coś dla siebie? Nie. Przekazujemy władzy wykonawczej, jeżeli tak się stanie, władzy wykonawczej, to znaczy prezydentowi Łukaszewiczowi, który no nie jest z naszej bajki, ale to jest, jesteśmy w tym momencie ponad. I żadne to, w ogóle nie dyskutujemy o żadnych władzach w tych spółkach. To nie nasza rola. To już sobie będzie załatwiał właściciel. I będzie zdecydowanie prościej, jaśniej, skuteczniej, kiedy będzie jeden właściciel. Można gdybać, można nie gdybać, ale nie jest wielkim też wymyślaniem problemów, że no, mogą być dwie różne opcje. Co może w przyszłości powodować jakiś problem? Może nie, ale w przypadku jednego właściciela takiego problemu nigdy nie będzie. Szpital ma pewność, finansową pewność, finansowe zabezpieczenie swojego funkcjonowania. Politycznie go wtedy to nie interesuje, czy będzie taki, czy inny układ. Jest jeden, wydolny i wreszcie tak, panie prezydencie, wszyscy mamy szansę w tej chwili to zrobić. Przekazać temu, który jest w stanie nad tym zapanować. I tu nie ma cynizmu, naprawdę nie ma cynizmu. To nie jest nasza bajka, władza wykonawcza i w mieście, i w powiecie. Ale naszym zdaniem zdecydowanie będzie lepszy taki układ. I znowu polityczne siedzenie. Wy przewodniczącego, my prezesa spółki. No bo tak to w tej chwili wygląda. Po co? Prezydent niech sobie dobiera wtedy, kogo chce. Może sobie brać. Ja już się pogubiłem, czy coś tu jeszcze. A jeszcze jedno przypomnę, panie prezydencie. Bo nieprawdą jest, że nie było mowy o wszystkich, była mowa o wszystkich. W pierwotnym projekcie uchwały, jakie państwo przygotować, czy zarząd przygotował, potem został zmieniony po naszych tutaj długich dyskusjach. Rada Powiatu Głogowskiego upoważnia zarząd do zbycia części lub wszystkich udziałów w spółce Głogowski Szpital Powiatowy. I wtedy tytuło to niepublicznych również. I na pewno byłoby to niepubliczne mówienie teraz, że wszyscy byliśmy, oczywiście teraz tak. Także
zarząd przewidywał zbycie nawet wszystkich udziałów w marcu tego roku. Dopuszczał takie rozwiązanie. I to rozwiązanie, gdzie te udziały przejąłby podmiot niepubliczny. Mógłby przejąć podmiot niepubliczny. Teraz jeszcze przy zysku, jaki spółka generuje, no to całe szczęście, że tak się nie stało. Bo już ten zysk mógłby być gdzie indziej.